będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj korzystam z usług pomocnika, tajemniczego pomocnika, który mi trzyma aparat. Nie wiem, jak będzie się ta osoba chciała ujawnić, to się ujawni, a jak nie, no to nie. Ale generalnie, słuchajcie, dzisiaj na koniec tego dnia mamy święto Podwyższenia Krzyża Świętego i o tym chciałem powiedzieć, ale zanim o tym powiem, to bardzo proszę, sięgnijmy teraz do Słowa i przeczytajmy to Słowo. Ja go nie mam pod ręką, ale zostawiam Wam chwilę teraz na pauzę i na zapoznanie się z fragmentem z Ewangelii Janowej. Słuchajcie, to co mnie zastanowiło bardzo mocno w tym fragmencie, to to, że Jezus, rozmawiając z Nikodemem, rozmawiał z człowiekiem, który był dosyć dobrze zaznajomiony ze Słowem, tak? To był facet wykształcony. Nikodem był faryzeuszem, był przewodnikiem narodu wybranego. On znał Pisma, doskonale znał Pisma. Ale on przyszedł do Jezusa. Ja się zastanawiałem, dlaczego? Dlaczego facet, który wie wszystko o Panu Bogu, przychodzi do Jezusa i rozmawia z Nim? No ja myślę, że gdzieś on w głębi serca czuł, że to, co zdobył, to, do czego doszedł, tak naprawdę nie doprowadziło go do całej prawdy o Panu Bogu. Gdzieś pewnie w głębi swojego serca wyczuł, że Jezus może mu pokazać więcej. I to jest, myślę, taka zachęta do tego, żebyśmy my troszkę zweryfikowali to nasze podejście do wiary, czy do tego, czy nie ma w nas takiej postawy, że to, co żeśmy już uzyskali, to, do czego żeśmy doszli, to już jest to, co jest nam potrzebne, to już jest wszystko i więcej już niczego nie musimy robić, niczego nie musimy szukać. Bo to jest takie niebezpieczeństwo, że gdzieś tam w naszym życiu dojdziemy do wniosku, że kurczę, no ja już jestem tak pobożny, już mam tak poukładaną swoją wiarę, swoje życie, że już tak naprawdę niczego więcej nie potrzebuję. Tymczasem Pan Bóg idzie krok dalej. I ten krzyż Jezusa, który dzisiaj nam stoi jako znak i do którego nas Kościół zaprasza do kontemplacji, on nam pokazuje, że Bóg zawsze idzie krok dalej, że On, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, na jakimkolwiek etapie naszego życia, Bóg w swojej miłości idzie dalej. On chce nam pokazać więcej, chce nam dać więcej, chce zaprosić nas do tego, żebyśmy my dali więcej, a tym czymś więcej jest miłość. No to tutaj nie ma się co oszukiwać, bez miłości nie jesteśmy w stanie doświadczyć obecności Pana Boga. Bóg zszedł naprawdę do głębin tego naszego życia. On nam pokazał, że On się tak rozkochał w swoim stworzeniu, że kiedy zobaczył Jego sytuację, Jego stan, w którym się znalazł, czyli ten stan grzechu, stan zagubienia, stan jakiejś takiej totalnej izolacji od Niego, który jest źródłem życia, to On nie chce tego potępiać, tak? Nie chce tego niszczyć, ale On przychodzi do tej rzeczywistości po to, żeby ją zbawić, po to, żeby ją odkupić. Czyli wtedy, kiedy doświadczam swojego upadku, to muszę pamiętać o tym, że w tym grzechu, w którym się znalazłem, jest bardzo mocno wkopany krzyż Jezusa i z tego krzyża Jezus krzyczy do mnie: kocham Cię i zapraszam Cię do tego, żebyś Ty w tym doświadczeniu przyszedł do mnie, żebyś mi to oddał, żebym ja mógł Cię zbawić. Żebyś nie siedział w śmierci, ale ja Cię chcę z tej śmierci wyciągnąć. Ja chcę wziąć Twój grzech, a w zamian dać Ci życie, bo do tego Cię stworzyłem, do tego Cię powołałem i powołuję nieustannie. Jedyną przeszkodą w doświadczeniu tej miłości jest nasza wolna wola, jest brak wiary. I ja myślę, że Pan Bóg nie przestanie szukać każdego z nas. Do końca życia będzie nas szukał, będzie nas nieustannie przywoływał tym znakiem krzyża do tego, żebyśmy Mu zaufali, żebyśmy zobaczyli, że On w tej miłości jest w stanie pójść na całość po to, żebyśmy my mieli życie w sobie. Życzę Ci dobrego i błogosławionego wieczoru, śpij dobrze, niech Ci się aniołki przyśnią i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże, pa, pa.